Cześć widełki! Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o jednej ze stron, która dosłownie zmieniła moje życie. Pornhub? Nie. Chociaż o tej stronie też sobie niedługo porozmawiamy. Dziś chodzi mi oczywiście o YouTube. Byłem niedawno w Paryżu na czymś, co nazywa się YouTube Creator Summit. To jest taki zlot największych twórców z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. I na tym zlocie miał wykład m.in. Kevin Aloka, który w YouTubie jest odpowiedzialny za kulturę i trend. Prezentacja była o historii YouTube'a i o tym, jaką rolę gra on w dzisiejszym świecie. I muszę wam powiedzieć, że takie historie jak ta, którą powiedział Kevin, naprawdę na nie działają. Dlatego jeszcze w trakcie trwania wykładu kupiłem jego książkę Videocracy, czyli jak YouTube zmienia nasz świat za pomocą podwójnych tęcz i różnych innych dziwnych trendów. Poza tym muszę wam się też przyznać, że jestem bardzo dobry w podejmowaniu szybkich i nieprzemyślanych decyzji zakupowych. Przy okazji jego prezentacji przypomniałem sobie o scenariuszu, który napisałem jeszcze na potrzeby To już jutro, pod tytułem YouTube, czyli wolność słowa w standardzie XXI wieku. Miał to być w ogóle pierwszy film na własnym kanale, ale gdzieś go zagubiłem w folderze. Zatem dzisiaj, kiedy przeczytałem już jego książkę i znalazłem swój stary tekst, chciałbym powiedzieć wam, jak i czy YouTube zmienia nasz świat. Zacznijmy od odrobiny historii. Żeby zrozumieć YouTube, musimy zrozumieć media, które w XX wieku stały się masowe, co oznacza, że telewizję, radio i prasę zaczęło czytać większość społeczeństwa. Korporacje medialne zaczęły naprawdę puchnąć, rosnąć i przynosić niewiarygodne zyski. Na czele oczywiście była telewizja. Między rokiem 1950 a 2000 liczba kanałów w amerykańskiej telewizji wzrosła o 1700%. Telewizja kreuje gusta, tworzy aspiracje, działa na naszą wyobraźnię i to znacznie mocniej niż książka czy na przykład radio, ponieważ nie musimy używać wyobraźni. Widzimy od razu gotowe obrazy. I wyobraźcie sobie teraz taką historię. Alarm od samochodu być może utrudni wam konsumowanie następnego zdania z radością i z komfortem w uszach, dlatego nie będę go teraz nagrywał. Niech się już włamią i po prostu dadzą mi to robić. Załóżmy, że jesteście młodym jegomościem o imieniu Montero w latach 70. Chcecie zostać muzykiem, prawdziwą gwiazdą. Ćwiczycie, szlifujecie swój warsztat, zbieracie pieniądze i nawet nagrywacie swoje pierwsze amatorskie demo. Ale niestety droga, którą będziesz musiał przejść, żeby wydać swój pierwszy album, a co dopiero usłyszeć swoją muzykę w radio, jest naprawdę niewyobrażalnie długa. Być może nawet masz talent, może to ty porwałbyś miliony, ale niestety czekają cię wszystkie problemy, które towarzyszą światowi mediów. Światowi? Światowi, kurwa? Światu. Światowi, Boże. Ale niestety czekają cię wszystkie problemy, które towarzyszą światu mediów. Takie jak brak znajomości, kaprysy wydawców, konserwatywne podejście DJ-ów radiowych, stacje chcące promować swoich artystów, czy nawet po prostu rasizm. W tamtych czasach media były dla wszystkich w tym znaczeniu, że wszyscy je konsumowali, ale miała na nie wpływ tak naprawdę bardzo mała garstka ludzi, która je tworzyła. I możecie nie doceniać tego, tak jak duży wpływ mają na nas media, ale całkiem dosłownie są to okulary, przez które patrzymy na świat, z tym, że nie zawsze my decydujemy, na co patrzymy. No niewiarygodne, jakiś bal po prostu ludzi krzeseł. Albo krzeseł. No dobra, jest rok 2005, minęło 40 lat i właśnie powstaje YouTube. Według mnie, jak i według Kevina Aloki, jest to moment niewiarygodnego przełomu, ponieważ w tym momencie układ z XX wieku dosłownie odwraca się do góry nogami. Teraz każdy może być źródłem przekazu. Następuje wielki wybuch kreatywności, o którym pisze Aloka. Nagrywają wszyscy i wszystko. Od psów na deskorolce, przez historię tańca, młodych muzyków, zabawne dzieciaki, gotujące staruszki, po wpadki profesorów, botaników i materiały policyjne. Ale to nie wszystko. Od 2010 roku dzięki programowi partnerskiemu twórcy mogą zarabiać na swoich materiałach, co oznacza, że możemy osiągnąć całkowitą niezależność mediów, gdzie tylko widzowie decydują o tym, co chcą oglądać. Wracając do naszego Montero. Na jego szczęście nie urodził się w latach 70., a w ostatnim roku XX wieku. I w wieku 19 lat nawiązał kontakt z innym 19-latkiem, który jest producentem z Holandii. Pomimo, że chłopaki nigdy się nie spotkali, to wydali razem piosenkę, a ponieważ nie mieli pieniędzy na teledysk, to jeden z nich zmontował wideo z urywkami z gry Red Dead Redemption 2. 3 miesiące później piosenka Old Time Road debiutuje na 19 miejscu listy country Billboard. Zostaje z niego ręcznie zdjęta ze względu na niespełnienie warunków gatunkowych, tylko po to, by po miesiącu wskoczyć na pierwsze miejsce już w remiksie listy Top 100 Billboardu i pozostać tam na 15 tygodni. Montero to Lil Nas X, a ta historia wydarzyła się dosłownie 3 miesiące temu. I nie wiem jak na was, ale na mnie... No super są takie historie. Ale nie chcę wam mydlić oczu emocjonalnymi opowieściami, bo oczywiście są fajne, ale mamy sobie teraz rzeczowo odpowiedzieć na pytanie, jaki YouTube ma wpływ na dzisiejszy świat. W tym momencie
Portal ma prawie 2 miliardy zalogowanych użytkowników, z których każdy może wrzucić film na jakikolwiek temat ma ochotę. To oczywiście w żaden sposób nie zakłada, że te materiały będą rzetelne albo że autorzy nie będą manipulowali faktami. W brytyjskim Guardianie pojawiła się krytyka książki Aloki, w której autor napisał, że, cytuję, YouTube jest świetnym miejscem, które pozwala nam dzielić się swoimi pasjami. Niestety bardzo wielu ludzi ma taką pasję, że rozprzestrzeniają islamską propagandę. I to oczywiście jest bardzo celny argument. Największa zaleta YouTube'a to też jego największa wada, ponieważ otwiera on drzwi dla przeróżnych demagogów, którzy mają teraz miejsce, gdzie mogą szerzyć swoje niebezpieczne poglądy. Inna sprawa jest taka, że z powodu braku odgórnej redakcji YouTuberzy w pogoni za wyświetleniami mogą posuwać się coraz dalej, chcieć szokować i łamać standardy społeczne i najprawdopodobniej nawet nie jest wam trudno znaleźć takie przykłady z rodzimego rynku. I to jest dokładnie moment, w którym część ludzi powie, że YouTube jest zwiastunem końca cywilizacji, natomiast inni, że jest to nowe, lepsze rozdanie. Ja oczywiście ze względu na swoją pracę jestem skrajnie nieobiektywny, ale postaram się wam w miarę dobrze uzasadnić, dlaczego ja jestem jednak po stronie nowego, lepszego rozdania. Zacznijmy od poziomu treści. Jak wiemy, oczywiście YouTuberom zdarza się czasami przekroczyć granice, żeby nie wspomnieć o Loganie Paulu czy PewDiePie'u. Niemniej, ze względu na możliwość reakcji, błyskawiczne komentowanie i ocenianie, te materiały są bardzo szybko usuwane, a ich twórcy muszą się następnie z tego bardzo i niesamowicie gęsto... Kurwa, bardzo niesamowicie... Jak jeszcze? A ich twórcy muszą się następnie bardzo gęsto tłumaczyć. YouTube jest też przecież nieustannie pod bardzo czujnym i opiekuńczym okiem starych mediów, które nieustannie piętnują, często wyolbrzymiając, wszystkie jego winy. Świetny jest tutaj przykład patostreamerów, którzy zaczęli nagrywać niesłychanie szokujące materiały. Ale społeczność YouTube'a bardzo szybko zareagowała. Za tą społecznością dowiedziały się o tym stare media, następnie zainterweniowała policja i w tym momencie tego zjawiska praktycznie nie ma. Choć ono tak naprawdę od początku było całkiem marginalne, ale w pewnym momencie stało się strasznie rozdmuchane. Nie chcę się tutaj bawić w odbijanie piłeczki, ale szok i patologia to jest w takim samym stopniu narzędzia, z których korzysta telewizja. I wystarczy tutaj wspomnieć międzynarodową serię coś tam Shore, albo Szkołę, albo Dlaczego ja rolnik szukam prawdy. Jeżeli chodzi o manipulacje, fake news czy propagandę, to jest to faktycznie olbrzymi problem. Ale ja uważam, że to jest problem ogólnie mediów, a nie jakoś konkretnie YouTube'a. Stacje telewizyjne oskarżają się o propagandę i manipulacje od dekad. I może faktycznie filmy antyszczepionkowców czy płaskoziemców nie trafiłyby do starych mediów, choć można dyskutować, ale zobaczcie. Załóżmy, że oglądacie telewizję i leci w niej dokument, który jest propagandowy i manipuluje faktami. No dobra, ale jak się o tym dowiecie? Jak możecie to sprawdzić? Możecie albo poszukać na innym kanale film na ten sam temat, który przedstawi wam inny punkt widzenia, co jest prawie niemożliwe, albo możecie po kolei sprawdzać wszystkie dane, które są podane, które wydają wam się nieprawidłowe albo zmanipulowane. No i to też się nie wydarzy. Na YouTubie możecie obejrzeć ten sam propagandowy materiał. Okej, ale macie obok niego oceny, komentarze. Jeżeli są wyłączone, to też jest dla was sygnał. Ba, możecie wpisać tytuł dokumentu w wyszukiwarkę i zobaczyć, co inni ludzie mają na jego temat do powiedzenia. Widzicie? Manipulacja jest ta sama, ale na YouTubie użytkownik przynajmniej ma szansę ją zdemaskować, a w telewizji nie. Poza tym zobaczcie, skoro bogaci demagodzy mogą dzięki swoim pieniądzom kupić sobie gazetę albo mieć wpływ w telewizji, to dlaczego biedni nie mieliby mieć takiego prawa? YouTube wyrównuje szanse i daje możliwość robienia nam papki z mózgu nie tylko najbogatszym, ale też biednym. Poza tym zawsze musimy pamiętać o proporcjach, ponieważ tutaj sobie dyskutujemy, ale ilość materiałów na YouTubie, które są pozytywne, edukacyjne, które są tam po to, żeby wywołać w tobie uśmiech, albo ci pomóc, albo cię czegoś nauczyć, jest naprawdę niewspółmiernie większa niż materiały, które chcą cię zdołować, zasmusić, czy zrobić z ciebie terrorystę. To jest jak 99 do 1 z całą stanowczością. Ale zarówno manipulacje, jak i ekstremalizowanie się przekazu to jest po prostu cena, którą musimy zapłacić za wolność. I ta debata trwa w filozofii i w polityce od setek lat. Także jeżeli chodzi o wolność słowa, wolność ekspresji i sztuki, to ja stoję raczej po stronie ludzi, którzy będą uponowali za większą wolnością, nawet za cenę bezpieczeństwa. Niemniej to wszystko jest możliwe tylko wtedy, jeżeli YouTube jest silną i niezależną platformą, która trzyma ręce z dala od treści. Dlatego lista rzeczy, które powinny być zakazane na portalu, powinna być jak najmniejsza. Oczywisty jest zakaz pornografii, czy zachowań zabronionych prawnie, takich jak rasizm, mowa nienawiści, czy na przykład terroryzm. Chociaż
Już w ostatnim punkcie tacy ludzie jak Julian Assange czy Edward Snowden powiedzieliby nam, że należy uważać, ponieważ państwa mogą podciągnąć pod działalność terrorystyczną takie ruchy jak ruch autonomii Katalonii czy właśnie działalność obu wyżej wymienionych panów. I w ogóle nie chodzi o to, czy się z takimi ruchami zgadzam. Mi chodzi po prostu o to, że YouTube to jest wolność słowa w standardzie XXI wieku. Bo co dzisiaj oznacza wolność słowa, jeżeli nie będziesz mógł go wypowiedzieć tak, by usłyszeli je wszyscy? YouTube wyrównuje szanse i daje każdemu zabrać głos tak, by ludzie mogli go poznać, pokochać albo znienawidzić. Na pewno jeszcze nie raz zszokuje nas coś, co zobaczymy na YouTubie. To dlatego, że portal dał szansę zabrać głos ludziom, którzy w innych warunkach nie mieliby szans na otrzymanie takiego głosu. Ale YouTube nie popsuł świata. On po prostu ten cały świat nam teraz pokazał. Bez żadnego filtra. I to jest niesamowite. Ta wolność jest niezwykła i ja nie jestem pewien, czy my jesteśmy już gotowi na taką wolność. Ale na pewno się przekonamy, bo ona już tutaj jest. I to już dziś. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał.